Leszek Blanik to człowiek renesansu. Z samego rana w COSie dał temu kolejny dowód. Nie straszna mu żadna dyscyplina. Kadra się poszerzyła dzisiaj jednego skoczka. No, próbował tutaj zagościć, nie do końca wyszło, natomiast był na pewno cennym nabytkiem, jeśli chodzi o ten pierwszy element rozgrzewki. Jak się spisywał w meczu siatkarskim? Zadziwiająco dobrze. Adam Małysz i Leszek Blanik w jednej drużynie? Prawdziwy dream team. Suma summarum skończyło się jednak na przyjacielskim remisie 1-1. No, byliśmy lepsi zdecydowanie. Pierwszy set troszeczkę przyspany. W drugim już lepiej, żeśmy się troszeczkę zgrali. Wiadomo, chłopaki grają z sobą gdzieś tam na co dzień, ja gdzieś tam musiałem troszeczkę się dostosowywać. Ale Leszek całkiem gra, także na pewno jeśli by z nami potrenował, to pewnie by to zgranie było lepsze. I choć braki w zgraniu były widoczne gołym okiem, wspólnych tematów nie zabrakło. Nie, no wiadomo, no, piłka nożna, przede wszystkim motoryzacja w Polsce, no to bardzo popularne są. Nie? Skoki też w jakimś tam stopniu są popularne. No wasze, no nie, a co ty gadasz? Przez skromność. Dla Blanika rozmowa z mistrzem skoków to jednak za mało. Nasi trenerzy mieli z nim pełne ręce roboty. I pchamy pionowo do dołu, do ziemi pchamy. A jak nie wyskoczy? Nie ma. No jest to zupełnie coś innego, dlatego że jednak ja jestem przyzwyczajony do tego, że zupełnie panuję nad swoim ciałem. Gdzieś tam mam to czucie stóp na podłodze, tutaj jest inaczej, kiedy się jedzie na tej platformie. No to nie ma tego czucia, jest trochę inaczej, trzeba by jednak troszeczkę poświęcić na to czas. Skakać każdy może, kto jak kto, ale Blanik na pewno. Już, o,